kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 35. Pan Jezus jest biczowany i ukoronowany cierniem. Drogie dzieci, po zatrzymaniu Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, żołnierze zaprowadzili Go do Jerozolimy, do Jego wrogów. Ci byli bardzo szczęśliwi, że nareszcie Go uwięzili. Pan Jezus był z nimi sam na sam, a było to w środku nocy. Próbowali Go oskarżyć o cokolwiek złego, jednak nic nie mogli znaleźć, gdyż Pan Jezus nigdy niczego złego nie uczynił. Wtedy jeden z nieprzyjaciół Pana Jezusa, którego nazywano Kajfaszem, zapytał Go: czy Ty jesteś Synem Bożym? Pan Jezus odpowiedział głośno: tak, ja Nim jestem. Ta odpowiedź bardzo rozzłościła Jego wrogów, ponieważ nie chcieli uwierzyć, że Pan Jezus jest naprawdę Synem Boga. Wszyscy oni zaczęli głośno krzyczeć: winien jest śmierci, musi umrzeć. O mój Jezu, ja wierzę, że powiedziałeś prawdę. Ja wierzę, że Ty jesteś Synem Bożym. Wrogowie Pana Jezusa kazali żołnierzom zaprowadzić Go do więzienia. Jak ciężkie musiało to być dla Pana Jezusa, który nigdy nic złego nie zrobił. Żołnierze zawiązali Mu oczy, aby nie musieli patrzeć na ten pełen dobroci wzrok. Następnie bili Go po głowie i naigrywali się z Niego. Wyśmiewali Go. Mówili: prorokuj nam, kto Ciebie uderzył? Nawet nie widząc swoich katów, Pan Jezus dobrze wiedział, kto Go uderzył. Jednak wszystko to przyjął. Pan Jezus cierpiał i modlił się, nie wymawiając ani jednego słowa. Kiedy nastał ranek, wrogowie Pana Jezusa wysłali Go do Piłata. Piłat był rządcą i zastępował cesarza. Nieprzyjaciele Jezusa naopowiadali Piłatowi mnóstwo kłamstw na Jego temat. Żądali od Niego: zabij Jezusa, bo On nie jest naszym przyjacielem, to zły człowiek. Piłat rozmawiał z Panem Jezusem, a następnie odpowiedział Jego wrogom: Pan Jezus nie dokonał niczego złego. Jednak wszyscy zaczęli krzyczeć: ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go. Co oznacza: zabij Jezusa, zabij Go na krzyżu. Chcieliby Pan Jezus umarł przybity do krzyża. Wtedy Piłat pozwolił żołnierzom, aby wyprowadzili Pana Jezusa. Spójrzcie na obrazek. Co robią ci żołnierze? Zaprowadzili Pana Jezusa do więzienia, a następnie przywiązali Mu ręce do słupa i biczowali Go ze wszystkich sił. Uderzali bardzo mocno. Biczowali Jego ramiona, Jego plecy, nogi, całe ciało. Chcieliby cierpiał jak najwięcej. Biczowali Pana Jezusa aż do momentu, kiedy zabrakło im sił. Całe ciało Pana Jezusa krwawiło tak mocno, że krew aż kapała na ziemię, tworząc kałuże. Pan Jezus ogromnie cierpiał, jednak nic nie mówił. Modlił się: mój Ojcze, chcę cierpieć to wszystko, ponieważ bardzo Ciebie kocham i pragnę, aby ludzie mogli pójść do nieba. Jednak dla żołnierzy nie był to koniec. Słyszeli, jak Pan Jezus mówił, że jest królem, dlatego zdecydowali: król musi mieć koronę, więc zróbmy mu ją. Znaleźli gałązki z długimi, ostrymi kolcami i z nich zrobili koronę. Żołnierze włożyli cierniową koronę na głowę cierpiącego Pana Jezusa. Za pomocą kija wcisnęli tak mocno, że kolce przebiły skórę i czaszkę, sprawiając mu tak ogromny ból. Ciernie
spowodowały, że po głowie Pana Jezusa zaczęły spływać krople krwi, zalewając Mu twarz i oczy. Pan Jezus milczał. W swoim sercu mówił do swojego Ojca: cierpię dla Niego. Cierpię dla Niej. I za każdym razem widział Ciebie przed swoimi oczami. Pragnę, abyś poszedł do nieba. O tym cały czas myślał Pan Jezus. Następnie żołnierze narzucili na Pana Jezusa czerwony płaszcz, a do ręki dali Mu gałązkę trzciny. Śmiali się i żartowali sobie z Pana Jezusa. Następnie wstali z kolan, zaczęli bić Pana Jezusa po głowie, po ramionach, a nawet pluli na Niego. Obrażali Go najokropniejszymi wyzwiskami. Biedny Pan Jezus. On nigdy nie uczynił niczego złego. Był tak dobry do każdego. To nasze grzechy sprawiły, że Pan Jezus musiał tyle wycierpieć. W ten sposób Pan Jezus chciał pokazać, jak wielkim złem jest popełnienie choćby jednego grzechu. Abyśmy zawsze, we wszystkim, starali się być dobrymi. Kiedy żołnierze znudzili się już tym wszystkim, zaprowadzili Pana Jezusa do Piłata. Pan Jezus nadal miał na sobie czerwony płaszcz i koronę z cierni. Jak ciężko było na Niego patrzeć. Piłat wyprowadził Pana Jezusa przed ogromny tłum, aby zobaczyli, w jakim strasznym był stanie. Czy myślisz, że ludzie współczuli Panu Jezusowi, który cały był we krwi? Nie. Ponieważ wrogowie Pana Jezusa rozpowiadali wśród tłumu wiele kłamstw na Jego temat. Ludzie uwierzyli im i znienawidzili Pana Jezusa. Dlatego, kiedy Go zobaczyli, zaczęli krzyczeć ze wszystkich sił: zabij Go, ukrzyżuj Go, ukrzyżuj. Ludzie byli tak bardzo rozzłoszczeni, że Piłat zaczął się bać. Dobrze wiedział, że Pan Jezus był dobry. Jednak, aby zadowolić ludzi, rozkazał, aby zaprowadzono Pana Jezusa na śmierć. Żołnierze zdarli płaszcz z Pana Jezusa i oddali Mu Jego ubrania. Pan Jezus mógł w każdej chwili uciec od śmierci. Jednak chciał umrzeć za Twoje grzechy. Jeśli kocham Pana Jezusa, to będę zawsze starać się, by sprawić Mu radość. Zrobię wszystko, by nie grzeszyć i być dobrym dzieckiem. Uczymy się na pamięć. Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem? Syn Boży stał się człowiekiem, aby naprawić zniewagi uczynione Panu Bogu przez grzechy wszystkich ludzi oraz by nam dopomóc pójść do nieba. Pytania do katechezy 35. Gdzie żołnierze zaprowadzili Pana Jezusa po tym, jak zatrzymali Go w ogrodzie? Czy wrogowie Pana Jezusa byli wtedy zadowoleni? Czy podali powód, dla którego Go oskarżyli? Co odpowiedział Pan Jezus, gdy Kajfasz zapytał Go, czy Ty jesteś Synem Bożym? Czy to rozzłościło wrogów Pana Jezusa? Co zaczęli krzyczeć? Co żołnierze uczynili Panu Jezusowi w więzieniu? Gdzie zaprowadzono Pana Jezusa, gdy nastąpił poranek? Czy nieprzyjaciele Pana Jezusa powiedzieli prawdę Piłatowi? Czy Piłat uwierzył, że Pan Jezus zrobił coś złego? W jaki sposób wrogowie Pana Jezusa chcieli Go zabić? W jaki sposób żołnierze bili Pana Jezusa? Czym Go bili?
jak po tym wszystkim wyglądał Pan Jezus. Czy Pan Jezus poskarżył się chociaż raz? Czy On chciał dobrowolnie cierpieć? Dlaczego? Co żołnierze zrobili po tym, jak pobili Pana Jezusa? Co włożyli Mu na głowę? A co włożyli na Jego ramiona i do ręki? Czy Pan Jezus zdenerwował się, gdy tamci naśmiewali się z Niego? Czy zgromadzeni ludzie okazali litość Panu Jezusowi, gdy zobaczyli Go całego we krwi? Dlaczego? Co krzyczeli ci ludzie? Czy Piłat zrobił to, czego żądali ludzie? Dlaczego? Czy Pan Jezus mógł uniknąć śmierci, gdyby tylko chciał? Dlaczego tego nie uczynił? Jeśli naprawdę kochasz Pana Jezusa, co mógłbyś dla Niego uczynić? Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem? Świetnie.